Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Koszulin. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Jagiełło, którego pasją jest dart, ale oprócz tego myślę, że nie skłamię, jak powiem, że jest audiofilem, o czym nam pewnie zaraz więcej opowie. Cześć. Cześć. Witam. No dobrze, to zacznijmy od tej pasji dart. Ile to już lat? No i co Cię w tym fascynuje? No, darta gram już około 11 lat. Bo akurat będziemy mieli teraz takie coroczne nasze we wrześniu Mistrzostwa Koszalina. W tym roku co prawda utrudnione z powodu tego, że no wiadomo jest pandemia koronawirusa, więc nie możemy niestety przeprowadzić turnieju w naszym ulubionym klubie koszalińskim. Wiking jest po prostu zbyt mały, nie moglibyśmy zachować tak zwanego wstępu społecznego, więc mamy taki pomysł tutaj z kolegami z Białogardzkiego Klubu Darta, którzy mają dużo większe pomieszczenie, dużo większe możliwości, jeśli chodzi o rozstawienie tarcz. No i prawdopodobnie, jeżeli się tutaj wszystko dobrze poukłada, to zorganizujemy Mistrzostwa Koszalina w połączeniu z pierwszymi mistrzostwami Białogardu. To trzeba by było chyba halę widowiskowo-sportową wynająć w Koszalinie, żeby rzeczywiście tego dystansu było dużo. Ale to tak sobie żartuję. Powiedziałeś, że 11, że 10 lat, czy 11 już grasz, że to są kolejne mistrzostwa Koszalina. Czy w tej historii tych mistrzostw Koszalina jakieś miałeś tak zwane pudła, czyli podium? Niestety nie. Bardziej się skupiam tutaj na roli organizatora i prowadzącego też te turnieje od niedawna. Zresztą kiedyś to prowadzili tak nasi koledzy, no ale z różnych tam powodów i też i zdrowotnych, i wiekowych. Niektórzy już się to wykluczają, ale mamy napływ młodych graczy, młodych organizatorów. No i tak dajemy sobie radę, tak? No na te nasze turnieje, dlaczego nie podium, tak? No dlaczego podium się nigdy nie udało, bo to przyjeżdżają do nas naprawdę najlepsi z najlepszych w Polsce, tak? Byli u nas wszyscy, można powiedzieć, najbardziej liczący się zawodnicy w Polsce. A czy grają też kobiety? Oczywiście, grają też kobiety i też były praktycznie wszystkie najlepsze panie, jakie w Polsce grają w darta, były także u nas w Wikingu. No tutaj no nie ma tutaj jakiejś łatwej gry dla nikogo, tak? Mhm. Czy dużo jest takich pubów, miejsc w Koszalinie, gdzie można pograć w darta poza wspomnianym Wikingiem? No, kiedyś był popularny dart elektroniczny. No jeszcze gdzieś tam się zachował, ale to i tak jak i pubów trochę ubyło. Takich miejsc no, profesjonalnych można powiedzieć, no to raczej już tylko został ten nasz Wiking, tak? No nie ma tutaj jakichś innych możliwości, żeby pograć. No można jechać do Białogardu. Powstał tutaj właśnie nowo utworzony, piękny klub darterski, też pokazywany w TV Maxie. Też był chyba, tak? No dobrze, mi zawsze dart, jak ja grałam w darta, to wydawało mi się, że trzeba mieć szczęście albo nie. A ja bym chciała, żebyś powiedział, jakie są techniki rzutów. Czy można coś o tym więcej powiedzieć? Czy też może liczy się to, jakiego sprzętu używamy, specjalne lotki szczęścia? No tak, no tutaj wszystkiego po trochu, tak? Trochę szczęścia, trochę talentu, trochę treningu lub jeśli ktoś chce już grać naprawdę zawodniczo, a tacy się też już zdarzają, bo taką powiem ciekawostkę, że najlepszy Polak obecnie jest 15 na liście rankingowej najlepszych darterów na świecie. To już jest zawodowiec, który zarabia naprawdę, naprawdę duże pieniądze i można i tak. Można się w dartem bawić, można i w darcie zarabiać naprawdę zawodowe pieniądze. To już są poważne sprawy. Wtedy trening, powiedzmy taki mistrzowski trening, to jest od 2-4 godzin dziennie, tak, rzucania. A takie zabawy jak my mamy, no to wiadomo, to raz w tygodniu się spotykamy. I po prostu sobie gramy jakieś tam turnieje, zawody, mamy swoją ligę, mamy swoje też puchary, tak, także mamy comiesięczne turnieje, właśnie jeden roczny ogólnopolski. No także to zależy wszystko właśnie od zaangażowania każdego zawodnika, a potem dochodzą szczegóły, tak, potem dochodzi dobieranie sprzętu. Niektórzy grają całe życie jednym sprzętem, nie chcą tego zmieniać, tak.
A niektórzy kombinują i potrafią nawet w czasie zawodów zmieniać lotki, tak? No to wszystko zależy od tego, jaką kto ma rękę, jaką kto ma psychikę też, nie? Ktoś, bo dart naprawdę pokazuje wiele różnych takich słabości, o których nawet nie wiemy, tak? Czasami wydaje nam się, że się dobrze czujemy, przychodzimy na turniej, a tu nic nie idzie, tak? No niestety, tak to bywa, no. A czasami po prostu nagle wchodzimy i gramy przepięknie, tak? No i sami nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Chciałbym teraz przejść płynnie do twojej drugiej pasji i to tej, która jest bliższa memu sercu trochę, bo tak jak ty, kocham muzykę i widzę, że też za sobą masz regał z płytami i piękną kolumnę głośnikową, bo jesteś audiofilem. Czy to znaczy, że ty słyszysz więcej niż ja czy Magda, kiedy sobie puszczamy muzykę w domu, że ciebie drażni, kiedy brakuje tych częstotliwości, że ty to wszystko wyłapujesz, coś, czego my zwykli śmiertelnicy nie wyłapujemy? Nie, to może inaczej. Ja bardzo lubię też nie tylko słuchać muzyki w domu, ale bardzo często jeżdżę na różnego rodzaju koncerty, tak? Koncerty jazzowe, koncerty muzyki klasycznej. I to się wzięło właśnie stąd, że chciałem w domu mieć podobny dźwięk, tak? Podobne brzmienie, jak na koncertach. Więc no wiadomo, takie potem było dążenie do tego, że no, różnymi środkami, tak? Różne wzmacniacze, różne kolumny. No te kolumny, ta kolumna, czy te kolumny, które stoją za mną, no już zapewniają taki dźwięk wysokiej klasy, rzeczywiście bardzo bogaty barwowo, z dużą ilością wybrzmień. No na tym to właśnie polega, tak? I to chodzi też o to, żeby ten sprzęt nie grał głośno, kruszył mury, tylko grał po prostu z umiarkowaną głośnością, ale zapewniając właśnie takie wrażenia, taką niesamowitą przestrzenność, jak my to nazywamy, audiofile, holografię taką dźwiękową, tak? Audiofile zwracają chociażby uwagę też na kable. To nie tylko głośniki, słuchawki. O co z tym wszystkim chodzi? No, żeby było śmieszniej, to już nawet nie tylko audiofile, zaczynają się nad tym zastanawiać też nawet poważni inżynierowie, którzy do tej pory trochę wyśmiewali to, mówiąc, że jest to trochę niepoważne, że to niemożliwe, tak, bo czegoś tam na mierniku, jak miernik nie pokazuje, to znaczy, że tego nie ma. Ale okazało się, że nawet wśród tych inżynierów, nawet wśród profesorów różnych uniwersyteckich też się znaleźli audiofile, którzy oczywiście słyszą różnicę, tak? Którzy podłączają kable, które są na przykład robione z superczystej miedzi, z superczystego srebra, bo takie właśnie są, i dostrzegają różnicę w brzmieniu i się sami zastanawiają, skąd to się bierze, tak? Gdybym na przykład zrobił tobie taki ślepy test, że puściłbym muzykę z tego samego wzmacniacza, z tej samej kolumny, ale takim powiedzmy kablem za 30 zł i takim jakimś miedzianym, bardzo, bardzo drogim, to ty byś myślisz, żebyś bez problemu zdał taki test? A powiem ci, że nie. Pewnie nie. A dlaczego? Bo o tych ślepych testach to już się mówi tutaj od dawna. To jest, wiesz co, można by to porównać tak, jakbyś poszedł do restauracji, wykwintne potrawy, ja tu nie patrząc na nie i mając zatkany nos. Bez sensu. Z dźwiękiem jest dokładnie podobnie też. Tutaj gra rolę wszystko w zasadzie. Tak? Otoczenie, jak się czujesz dzisiaj. A takie ślepe testy no, nie oddają tego na pewno w pełni. No oczywiście no, są próby, sam uczestniczyłem w takich próbach. Wypadało to różnie, raz lepiej, raz gorzej, no ale myślę, że mój obecny sprzęt z łatwością bym rozpoznał w dużej grupie różnych innych urządzeń. Mm-hmm. Czy twoje mieszkanie, czy twój pokój jest miejsce, pomieszczenie, w którym słuchasz muzyki, jest jakoś też przystosowane, jeżeli chodzi o ściany, o wyciszenie, o akustykę? To, co widzimy z tyłu, to jest taki pomysł mojej żony, Asi, która wpadła na coś takiego, że no masz tyle tych płyt, mówi, może właśnie też zadbamy przy okazji o akustykę,
I zrobiliśmy właśnie coś takiego, takie kubiki, które w jakiś tam stopniu są też, nie dość, że sprawiają taką funkcję praktyczną, te płyty mają gdzie stać, ale też podobne rzeczy się robi właśnie akustycznie, tak? Takie pułapki tak zwane basowe czy coś takiego. No więc to tak, tutaj mamy troszeczkę obrazków na ścianie, na ścianach, no to jest ważne, tak? No, goły pokój, huczy, buczy i jest duże odbicie. No, tak jak jest dosyć wypełniony i meblami, i sprzętami, to no, nie trzeba aż tak mocno tutaj inwestować w ustroje tak zwane akustyczne, a są takie i to ludzie, no moi koledzy w dużej większości takie rzeczy mają, tak? Jeszcze się musi na to właśnie druga połowa zgodzić, bo powiedzmy, nie są one zbyt piękne, tak? Są wspaniałe, jeśli chodzi o akustykę, są wspaniałe, jeśli chodzi o doznania muzyczne, ale no, to wygląda tak dosyć kontrowersyjnie, tak? Zwłaszcza, gdy jest małe mieszkanie i gdy ma się jeden salon i musi służyć do wszystkiego, tak? To powiedz nam, skąd ten sprzęt bierzesz, bo słyszałam, że przemierzasz kilkadziesiąt kilometrów, żeby zdobyć swój wymarzony. No czasami nawet kilkaset. No tak, no bo to jest sprzęt, powiedzmy, robiony w niewielkich ilościach egzemplarzy. Tutaj w Koszalin i okolice, no to nie jest, powiedzmy, nie ma praktycznie żadnego sklepu, żadnego jakiegoś klubu nawet, a są też takie, gdzie można by czegoś takiego posłuchać, tak? Więc no, trzeba trochę pojeździć. Najdalej byłeś? Gdzie najdalej byłem? No te głośniki właśnie przywiozłem z Monachium. No dobrze, to teraz przejdźmy do wyboru twoich piosenek, które wybrałeś dla nas, dla widzów naszego programu. Więc jaka to będzie pierwsza propozycja i czy te piosenki, które wybrałeś dla nas dzisiaj, to też lubisz sobie puścić właśnie na swoim audio domowym? Tak, no puszczam je dosyć często, nawet bardzo często. A dlaczego wybrałem takie akurat takie utwory? Może zaczniemy od Cassandry Wilson, tak? No właśnie, i od tego zaczniemy, od Cassandra Wilson. No właśnie, kim dla ciebie jest ta artystka? Też w duszy, Cassandra. Z Cassandrą miałem taką ciekawą przygodę, bo byłem w Warszawie na jej koncercie, który odbywał się w jednym z tam warszawskich hoteli, w takiej sali dużej, widowiskowej obok. No i po koncercie tak stwierdziliśmy z żoną, że pójdziemy się przejść po Warszawie, po Starym Mieście. No i tak wchodzimy do windy, a w windzie spotkaliśmy perkusistę, który przed chwilą grał. No i tacy byliśmy po prostu zaskoczeni. No ona spyta, czy byliśmy może na koncercie. No byliśmy, jak wam się podobało. No to bardzo nam się podobało. Zjechaliśmy na parter, drzwi się otwierają, a tu Cassandra Wilson. No i już wtedy po prostu nie potrafiłem nawet złapać oddechu. I tak sobie człowiek zawsze marzy, jakby to było fajnie spotkać taką gwiazdę. No tu zaraz bym uderzył, jakiś autograf, coś, nie? Coś pogadałbym, to nie mogłem z siebie wydobyć słowa, tylko Cassandra do nas uśmiechnęła, my do niej i poszliśmy w swoje strony. I to jest przeżycie niesamowite, spotkać taką gwiazdę. Jedną z największych śpiewaczek amerykańskich, jazzowych, która jest takim też, no, przykładem, jej płyty są przykładem takiej audiofilskości, takiego doskonałego nagrania. Mnóstwo audiofilii wychowało się na Cassandrze Wilson. Dlaczego? Ponieważ znali jej nagrania na pamięć, a jest taka piękna wystawa w Warszawie, Audio Show, gdzie można zobaczyć wszystkie największe firmy praktycznie świata, jeśli chodzi o sprzęt, o głośniki. No właśnie, te słynne kable i tak dalej. No i tam ludzie to porównują. I ta Cassandra Wilson kiedyś to na początku audio show, to gdzie się nie weszło, to Cassandra Wilson. Tak? Każdy ją znał, każdy wiedział, jak w jego systemie gra i mógł sobie porównać. Tak? Więc była Cassandra, Cassandra i Cassandra. Więc posłuchajmy Cassandry. Lay my head on wide limbs. Morning come. Drink black coffee, then I play my song on red guitar. Take my flight through blue heavens,
walk my path in green gardens. To druga twoja muzyczna propozycja dla widzów telewizji Max, to co to będzie? No to właśnie taka druga propozycja, to też to będzie Krystyna Pluchar i zespół La Plegiata, który poznałem na takim wspaniałym festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie. To już dosyć dawno temu, bo to jest takie zainteresowanie muzyką dawną, a oni, można powiedzieć, są jednym z takich najbardziej popularnych zespołów. I też miałem ich możliwość właśnie spotkać na fantastycznym koncercie w kopalni soli w Wieliczce na przykład. Tam też odbywały się tego typu koncerty, bardzo kameralne, w niesamowitej, właśnie przy niesamowitej akustyce. To było w kaplicy świętej Anny, gdzie ze względów choćby takich, że po koncercie nie można tak sobie po prostu wyjść stamtąd, bo wszyscy muszą wyjechać tymi małymi windami, więc trochę to trwa. No i można wtedy właśnie też sobie z artystami porozmawiać i dostać autografy. I właśnie mam Krystyny autograf do dzisiaj i też takiej gwiazdy, która tam z nią śpiewała, czyli Filipa Żerowskiego. Tutaj w tym nagraniu akurat będzie śpiewał tenor Marco Besli, którego bardzo cenię, którego bardzo uwielbiam. Po prostu mam wszystkie jego nagrania. No i tutaj to polecam, to jest takie odkrycie. No, muzyka dawna dla mnie to jest coś niesamowitego. Tak? Lubię też hiszpańskiego takiego dyrygenta, pana, który gra na violi da gamba. No tutaj go niestety nie zobaczymy. Nazywa się Jordi Savall, jest jednym z największych muzyków europejskich obecnie. Zachęcam tak do poszukania w internecie, jest bardzo dużo filmów różnego rodzaju, a dużych koncertów, tak, które można obejrzeć z nimi. On też właśnie na tym fantastycznym festiwalu w Krakowie, który niestety zmienił formułę i już nie jest taki, jak był jeszcze kiedyś. Po prostu po 2015 roku nastąpiła dobra zmiana i festiwal też się zmienił. No to powiedzmy, wygląda teraz tak jak stadnina koni w Janowie. Ja mam jeszcze pytanie takie krótkie dotyczące twojej kolekcji, bo tak przyglądam się i widzę, że to są płyty CD, ale czy ty także zbierasz czarne 12-calowe krążki, czyli płyty winylowe? Nie lubię jakoś płyt winylowych. Miałem z nimi po prostu same problemy, pozbyłem się tego sprzętu, a teraz taki ten powrót do płyt winylowych, bo on nastąpił, tak? To dla nas audiofili no nie jest to, powiedzmy, jakieś, to tak, no są tacy, kto lubią, którzy się tym bawią, ale skonfigurowanie sprzętu analogowego do grania na wysokim poziomie to jest naprawdę mnóstwo pracy, mnóstwo zachodu. Potężne pieniądze trzeba wydać na to, żeby to grało na poziomie dobrych odtwarzaczy CD czy bardzo dobrych streamerów internetowych, bo teraz to jest też bardzo popularne i też w to wchodzę, czyli w kupowanie plików muzycznych o wysokich częstotliwościach próbkowania, tak zwanych, tak to się nazywa. To są te pliki FLAC, tak? To są te pliki, czy jakieś jeszcze inne? Tak, pliki FLAC, no, które mają tam powiedzmy 192 kHz, to takie już to szczegóły właśnie. No właśnie to ten streaming trochę ludzi trochę zniechęca, bo to nie jest... O właśnie, no to tak jak ludzie trochę podchodzą do tego tak ostrożnie, bo tu jest tyle różnych opcji, że ciężko nad tym nadążyć, tak, nad tym rynkiem audio teraz. A odtwarzanie płyt jest jednak dosyć proste, bo można kupić jakiś prosty gramofon, tak, puścić sobie płytę. Fajne są okładki płyt winylowych, wiadomo, są piękne, artystyczne i robią wrażenie, tak? No płyta CD jest mniejsza, nie ma się tego w ręce, tak? A jak już się ma pliki, no to ma się tylko na ekranie komputera, prawda? Jakiś, powiedzmy, okładkę, no często brakuje tego, co jest w tamtych płytach, czyli tych rozkładówek, tekstów i tak dalej, i tak dalej. No ale ja akurat płyty winylowe, nie, to nie mój klimat. No dobrze, akurat to mój klimat, no to się na pewno świetnie byśmy uzupełnili. Posłuchamy teraz twojej drugiej propozycji i za chwilę wracamy.
sogno la vita che passi gradita è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. No i już ostatnia propozycja muzyczna. Kto to będzie i co to będzie? No i następna propozycja to Tomasz Stańko, tak? Z naszym fantastycznym koszalińskim zespołem, którego karierę śledzę od, można powiedzieć, od początku ich istnienia. Nową płytę wydali. I tak jest, nową płytę wydali. To Marcin Wasilewski Trio, tak? Kiedyś Simple Acoustic Trio. Tak. I nową płytę wydali z saksofonistą Joe Lovano. Bardzo dobra płyta. Lubię ją, już kilka tutaj razy ją słuchałem. Dlaczego oni? No właśnie dlatego, że znam ich od lat. Byłem chyba na wszystkich ich koncertach, które były w Koszalinie. A jeden... Sam jeden miałem okazję organizować nawet, tak się tylko no, tutaj pochwalę. A jeden z tych koncertów był taki szczególny. Nie wiem, czy akurat ten organizowałeś kiedyś tam w dawnej stołówce studenckiej. To nie. No właśnie, gdzie zespół się spóźnił z powodów jakiejś tam awarii samochodu czy czegoś takiego. Przyjechali aż 2 godziny po czasie. No i pamiętam, to był taki dosyć kameralny ten koncert. Pamiętam, że siedziałem w pierwszym rzędzie i Tomasz Stańko tak się ustawił, że praktycznie grał jakby do mnie tylko. Taki przynajmniej miałem wrażenie. I nigdy później, no nie miałem czegoś takiego, żeby tak odlecieć na koncercie, gdzie po prostu Tomasz Stańko grał przede mną. Miałem wrażenie, że robi to tylko i wyłącznie dla mnie. Mhm. Ja pamiętam taki koncert w koszalińskim amfiteatrze wiele lat temu. Tomasz Stańko z takim artystą NV grali. To było połączenie wtedy elektroniki i trąbki właśnie, no fantastyczne wydarzenie, więc nie dziwię się, że wybrałeś właśnie Tomasza Stańko do naszego programu. No tak, Tomasza Stańko mam tutaj całą, praktycznie jego dyskografię, no chyba wszystkie płyty mam Tomasza Stańki, jakie wydał. No dobrze, no to posłuchajmy Tomasza Stańko i Simple Acoustic Trio oczywiście. Marcin Wasilewski. No dobrze, wysłuchaliśmy już 3 twoich muzycznych propozycji. Chciałabym jeszcze ciebie zapytać, patrząc na tą twoją ogromną kolekcję z tyłu, czy to jest taka konstrukcja, której dotykać nie wolno, czy jednak dopuszczasz też innych domowników do tej kolekcji? No moja córka Julka zaczęła tak trochę słuchać muzyki też już tak na poważnie. Bardzo się też interesuje i tak coraz ma większe, takie coraz takiej trudniejszej muzyki słucha. No i tutaj sobie czasami coś tam wybiera, tak? Próbuje. No żona raczej lubi, jak ja wybiorę coś fajnego do słuchania. Ale to nie jest oczywiście tutaj tak, że nie można przyjść i sobie tutaj pogumerać. Nie, nie, tak nie jest. Czyli Mateusz, mamy zaproszenie. Proszę. Ale pewnie płyty by mi nie pożyczył, tylko trzeba było na tym słuchać, ale chciałbym kiedyś usłyszeć na pewno na żywo, jak brzmi ta kolumna, bo jeżeli brzmi tak, jak wygląda, no to musi być wow. No, robi wrażenie, tak. Ostatnio był kolega, który mu powiedział, że wpadnie tylko na godzinkę, został na 5, także... No to Magda, wybieramy się któregoś dnia w takim razie i wtedy dokończymy naszą rozmowę, bo naprawdę można by tu gadać, rozmawiać godzinami. Bardzo ciekawe pasje, bardzo jesteś ciekawym gościem, więc dziękujemy ci bardzo za wirtualną wizytę w naszym studiu.
Dziękuję również, zapraszam do słuchania i do grania w darta, bo to też jest piękna dyscyplina sportu. Oczywiście. Dziękuję bardzo za spotkanie.